No witam serdecznie, słuchajcie. Jest to wzmacniacz Texas Instrument, bodajże z jakiegoś kina domowego. Czy jakie refleksy, no? Dobra, mało ważne. Słuchajcie, będą krótkie odcinki, takie z jednego longa, że tak powiem, bo nie ma czasu na... Po prostu jest wieczór, chciałbym po prostu coś tutaj nagrać, wrzucić na YouTube, bo już dawno naprawdę nie było żadnych filmów. Słuchajcie, znalazłem takie dosyć ciekawe, że tak powiem, układy scalone. Dacie wiarę, że tu leży 600 W mocy wzmacniacz? No ja jestem pod wrażeniem, jak zobaczyłem notę katalogową tego scalaka. To jest tak, można go użyć jako 4 wzmacniacze po 65 W, 2 wzmacniacze 100 W lub 1 wzmacniacz 160 W przy 8 ohmach i 200 W przy 4 ohmach. Jako pojedyncza końcówka może to służyć. Dla mnie, ja jestem pod wrażeniem, że no, w klasie D oczywiście, pod wrażeniem, że takie wielkości ma prawo przenieść 200 W. Dla mnie to się trochę nie mieści w głowie. Chociaż to PWM, no to może ale jako układ wykonawczy przy 32 V, to wiecie jaki to jest amperaż? Tu już konkretne 32 V jest zasilona ta końcówka. On ma tutaj 5 na procesor, 12 na przed... Na co te 12 idzie? Nawet nie wiem. Trzeba byłoby zobaczyć. 32 na pewno idzie na końcówkę, bo to jest tylko w ramach ciekawostki. Słuchajcie, nagrywam ten filmik, bo ciekawy scalak. Jeszcze nie widziałem takiej mocy w SMD, ale... Trzeba to wypróbować będzie i przemierzyć. Może się uda odpalić mi tą końcówkę, która tutaj leży. Słuchajcie, tutaj jak z tego co widzę właśnie, to jest ta 44-pinowa obudowa. To jest oto. I co oni tutaj napisali, słuchajcie, to co wam przed chwilą mówiłem. To jest tak. Przy 2 razy 100 W THD plus N 4 ohmy przy 4 ohmach 2 razy 100 W, 2 razy 80 przy 6 ohmach, 2 razy 65 przy 8 ohmach. No jeszcze w te 65 to może bym uwierzył, ale nie 4 razy na przykład 40, chociaż 65 W na takie cienkie ścieżki to jest też sporo. 2 razy 100 W mnie to ciekawi, a tak naprawdę to by fajnie było, żeby z tego złożyć, gdzieś tutaj było jeszcze, o, 1 raz 200 przy 2 ohmach. Ciekawe, jakie filtry na wyjściu by trzeba było tutaj zastosować. 1 raz 200 to na dwóch takich scalaczkach, słuchajcie, czyli na trzech scalakach, to tutaj mamy 600 W mocy. Pół kilowata na takiej płyteczce. Na pewno to tyle nie ma, no bo tutaj jest 6, czyli one w stereo chodzą, każdy w stereo, czyli mają 2 razy przy 8 ohmach. Teraz zobaczymy, co oni tu mogą mieć przy 8 ohmach. 2 razy 60, czyli mamy 6 razy 65 W na tym wzmacniaczu. 6 razy 65 W, 10% zniekształcenia THD. Ja pierdzielę. No nic, no, trudno. Ale jakby taki scalaczek jeden zastosować do tego mego ustrojstwa, to będzie film za chwilę na temat, jak z montażu tego. Z Disco Polo. Szartowałem. Po prostu fajnie by było zrobić taki nawet 2 razy właśnie przy 4 ohmach 2 razy 100 W, to co tutaj piszą, nie? Ciekawostka, no słuchajcie,
TSS, tak? Nie, TAS 5142, to jest właśnie ten scalaczek. TAS 5142. Już widzę, na co jest 12 V. Na regulacje, na protekty i na te inne wszystkie pierdółki. Do niego idzie 12 V, 32 na na PWM. A czy sterowanie? Sterowanie PWM 12 V, 32 V już na samą końcówkę. Ciekawy, nie? Scalak. Pozdrawiam.